Dziś mija już trzeci tydzień protestu pod Sejmem wykluczonych opiekunów osób niepełnosprawnych. Całe 21 dni pikietują już w namiotach pod Sejmem przy dokuczliwym zimnie, ignorowani zarówno przez rządzących, jak i przez media. Chciałem na temat tych minionych trzech tygodni porozmawiać z Marzeną Czparek, która uczestniczy bezpośrednio w proteście. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie ciebie i wszystkich. Co możesz powiedzieć o przebiegu tego dzisiejszego dnia? No niejako trzeci tydzień, to już jest okrągła rocznica, nazwijmy to, waszej bytności pod Sejmem. Co dziś działo się ciekawego? Dziś za dużo się nie działo ciekawego. Dzień jak dzień, dzień kolejny, który minął, zimny dzień zresztą, ale jakoś wytrzymujemy, nie poddajemy się tutaj, dajemy radę. Byliśmy dzisiaj na spotkaniu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z panią minister Seredyn i z panem ministrem Dudą, ale spotkanie nic ciekawego nie wniosło, więc po 5 minutach spotkanie się zakończyło. Wróciliśmy z powrotem tutaj do miasteczka i jesteśmy. Czy umówiliście się na jakieś kolejne spotkanie, czy to było zamknięcie jakiegoś etapu tych rozmów? Nie, nie umawialiśmy się na następne spotkanie. Mamy nadzieję, że takie się odbędzie, ale już bardziej byśmy chcieli jakichś konkretów, tak? Bo przyjechaliśmy tutaj ze swoimi postulatami, które muszą być spełnione. I dotąd, póki nie zaczną spełniać tych naszych postulatów, a przede wszystkim przestrzegania konstytucji, stąd się nie ruszamy. Pani Seredyn wczoraj w wypowiedziach dla mediów wspominała o tym, że minister pracy i polityki społecznej będzie szukał kompromisów, dobrze przemyślanych kompromisów. Czy pani Seredyn dała wam do zrozumienia, co ma na myśli konkretnie mówiąc o tych kompromisach, bo trudno sobie wyobrazić pójście na jakieś ustępstwa, kiedy wchodzi w grę łamanie konstytucji, tego artykułu 32 konstytucji, tudzież tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. No, macie prawo jako obywatele domagać się respektowania przepisów konstytucji tu i teraz i w trybie natychmiastowym. Także jakiego rodzaju kompromis mógłby wchodzić w grę? Czy coś na ten temat słyszeliście? Nie, no nic na ten temat nie słyszeliśmy. Nie wiem, o jakim kompromisie pani minister Seredyn akurat myślała w tym momencie. No, my mamy tutaj te swoje postulaty, tak jak powiedziałam. Przede wszystkim jednym z tych postulatów jest świadczenie, tak, przywrócenie świadczenia pielęgnacyjnego przy spełnienia, tak, to co orzekł Trybunał Konstytucyjny, tak, czyli wyroku Trybunału Konstytucyjnego, i tutaj o żadnym kompromisie nie możemy mówić, bo tutaj kompromis no nie wchodzi w grę. Rząd musi się po prostu nauczyć przede wszystkim przestrzegania konstytucji i respektować wyroki Trybunału Konstytucyjnego. I my się tego trzymamy, pilnujemy, i póki to nie nastąpi, tak jak powiedziałam, my się stąd nie ruszamy. Również dużo wątpliwości budzi to wasze wczorajsze spotkanie z panią prezydentową. Słyszałam coś na ten temat. Gdzie podobno domagaliście się, by pan prezydent jak najszybciej podpisał tą ustawę, która jest niekonstytucyjna. I właśnie tutaj właśnie pojawia się pytanie, dlaczego?
nie było tak tam. Polegam na tym, co odczytałem po prostu z oficjalnego profilu, znaczy z oficjalnej strony internetowej pani prezydentowej. Tak, było powiedziane, że pan prezydent podpisze tą ustawę i z tym się też i jak gdyby zgodziliśmy, ale zarazem powiedzieliśmy, żeby tą ustawę oddał do Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj o tym ktoś chyba zapomniał napisać. My nie byliśmy u pani prezydentowej z prośbą, żeby pan prezydent podpisał tą ustawę, tylko byliśmy porozmawiać na temat ustawy, a jak już się dowiedzieliśmy, że pan prezydent podpisze tą ustawę, no to tak rzeczywiście się zgodziliśmy, żeby podpisał tą ustawę, ale żeby od razu oddał do Trybunału Konstytucyjnego. Czyli całkowicie prawidłowo. Ustawa nadaje się z powrotem pod Trybunał, bo to nie jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego, także mam nadzieję, że wszyscy sobie z tego zdają sprawę. No tak, ale padło to pytanie z mojej strony, dlatego że nie znalazłem wzmianki o tym, że wspominaliście o Trybunale Konstytucyjnym i to może budzić różne wątpliwości wśród wykluczonych opiekunów, którzy czytają te oficjalne informacje rządowe. Tak? Wspominaliśmy bardzo często w rozmowie z panią prezydentową i z panią minister i z innymi gośćmi, że ustawa jest niekonstytucyjna i nadaje się z powrotem do Trybunału. Jeżeli pan prezydent musi ją podpisać, to niech ją podpisze, ale z powrotem nadaje się do Trybunału, tak? Więc niech pieniążki, ludzie, którym się te pieniążki należą, mogą wziąć te pieniądze, a ustawa jest z powrotem do zaskarżenia, tak jak powiedziałam. Czyli pozostaje nam wierzyć, że ktoś po prostu zapomniał dopisać ten jeden szczegół dotyczący właśnie... No oczywiście, że tak. To ja wiem, że to jest bardzo istotny szczegół, no ale miejmy nadzieję, że ktoś zapomniał to dopisać. Powiedz mi jeszcze, dzisiaj widziałem w telewizji Trwam taki krótki pięciominutowy jakby mini reportaż z tego miasteczka namiotowego, czyli kilkanaście milionów ludzi w Polsce dowiedziało się, że nadal tam istniejecie. Wspominałaś tam z takim apelem zwracałaś się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, by spowodowało, żeby media po prostu przestały ten wasz protest ukrywać przed opinią publiczną. Tak, zgadza się. Zrobiłam to specjalnie, bo już po prostu zaczynają mnie pewne rzeczy bardzo irytować, bo skoro w ciągu dnia tutaj jest, czy przeze mnie, czy przez Danusię, czy przez kogoś innego nagrywane kilkanaście reportaży różnych programów i my udzielamy wywiadów nie po to, żeby później taśmy rzucić gdzieś na półkę, tylko po to, żeby ludzie po prostu wiedzieli, że my tu jesteśmy, żeby wytłumaczyć, dlaczego tutaj jesteśmy, bo są naprawdę różne manipulacje naszych wypowiedzi i nie tylko naszych, a później się okazuje, że żaden z tych programów, czy reportaży, czy wywiadów nie jest absolutnie
dopuszczane, tak? Czyli no, wydaje mi się, że ktoś z tym powinien wreszcie zrobić porządek, bo wydaje mi się, że no, czy telewizja, czy radio no, powinna rzetelnie informować ludzi o najważniejszych rzeczach, czy najważniejszych, czy mniej ważnych, ale informować, że coś takiego ma miejsce i prowadzić no, wszystko na bieżąco, a nie zamiatać pod dywan, jak w tej chwili ktoś próbuje nasz tutaj pobyt tak zrobić. Po prostu ma być cicho i koniec, tak? No, powiedziałam, że no, nie pozwolę na tego typu rzeczy i albo ktoś się weźmie za to, albo no, zupełnie nie będziemy udzielali wywiadów tym stacjom i na tym się po prostu sprawa zakończy. No, ten transparent, jeden z waszych transparentów, jesteśmy niewidzialni, tutaj nabiera bardziej złowrogiego wydźwięku. Bo widzimy już, dlaczego tak się dzieje, że osoby niepełnosprawne, ich problemy są kompletnie dla naszego społeczeństwa niewidzialne. Po prostu są ukrywane przed opinią publiczną, bo psuje to wizerunek Zielonej Wyspy, tak? A powiedz mi, jak wasze samopoczucie, bo ostatnich dniach, 3 czy 4 dni temu doszły takie niepokojące słuchy, że gorzej się czułaś. Jak twoje samopoczucie? Podobno tam było jakieś podejrzenie zapalenia płuc, tak? Tak. Miałam zapalenie oskrzeli, pobrałam troszkę antybiotyk, poleżałam kilka dni i ustąpiło. Jak tylko ustąpiło, natychmiast przyjechałam tutaj z powrotem. Jeszcze jestem na antybiotyku. Dzisiaj byłam u lekarza na kontroli. Jeszcze są tam lekkie zmiany. Dostałam kolejny antybiotyk, ale jestem tutaj, bo tutaj moje miejsce i muszę tutaj być i trwać, aby te wszystkie postulaty zostały spełnione i nie mamy zamiaru iść na jakiekolwiek ustępstwa. Tutaj ja wiem, że wszystko polega na rozmowach i tak dalej, ale no tak jak powiedziałam, tak, chroni nas artykuł 32 Konstytucji, tak, mamy za sobą wyrok Trybunału i tutaj będziemy dążyć do tego, aby to wszystko było spełnione. A samopoczucie tutaj, no samopoczucie jest fajne, super. Nie ma co narzekać. Ja się cieszę, że tutaj jestem z tymi ludźmi, że znam tych ludzi tutaj, że jesteśmy razem, że się wspieramy, wzajemnie sobie pomagamy. Raz ja mam jeden dzień gorszy, ale wiem, że stoją za mną, są ze mną następnego dnia. Następna osoba ma prawo mieć gorszy dzień, ale jakoś się uzupełniamy, wspieramy i nie jest źle, dajemy radę. No tylko mało nas jest tutaj, tak? Jeżeli mogę tutaj prosić wykluczonych opiekunów czy ludzi, którzy chcą tutaj nas wesprzeć, pomóc, to bardzo zapraszamy, chociaż na jeden dzień, jak ktoś nie może z wykluczonych opiekunów, niech przyśle kogoś z rodziny, no obojętnie, tak, niech tutaj do nas przyjeżdża jak najwięcej ludzi i damy radę, naprawdę damy radę. A jak się czują prowadzący protest głodowy Kinga i Sławek? King
Olga i Sławek, jak się czują, no osłabienie robi swoje, tak? No też no tutaj ich wspieramy, jak tylko możemy. No dają radę, tak? Dają radę. Jest osłabienie. Kingunia tutaj dzisiaj stała dosyć długo, bo mówiła, że tak troszkę się gorzej poczuła, no ale teraz już jest lepiej, trochę wypoczęła i już jest lepiej. Czy niczego wam nie brakuje na chwilę obecną w miasteczku? Nie, no na chwilę obecną niczego nam, oprócz ludzi, tak, niczego nam nie brakuje. Tak jak powiedziałam, zapraszamy tutaj wykluczonych opiekunów, żeby nas było jak najwięcej i dajemy radę i będziemy dawać dalej, także czekamy na spełnienie naszych postulatów tych najważniejszych. Mamy nadzieję, że rząd w końcu zacznie z nami konkretnie rozmawiać. Wtedy możemy właśnie przystąpić do konkretnych rozmów, jeżeli zaczną właśnie jakieś te konkrety padać, natychmiast będziemy wszystkich was informować i wtedy no, myśleć o czymś dalej. Tak, ale na razie no to siedzimy tak jak pierwszego dnia, taki dzisiaj jest 21 i nic się absolutnie pod tym względem nie zmieniło. No oprócz tego, że rzeczywiście kilka tam rozmów było, tak jak powiedziałam i tak jak wcześniej już rozmawialiśmy, ale nie ma żadnych konkretów, więc dlatego stwierdzam, że to samo co było pierwszego dnia, to samo jest dzisiaj. Czyli przygotowujecie się do spędzenia tam świąt? Robicie już jakieś przygotowania? No tak, no przygotowujemy się do spędzenia tutaj świąt, chyba że no coś się zmieni na tyle, że nie będziemy musieli tutaj spędzać tych świąt. Nagle rząd zacznie właśnie z nami rozmawiać i spełniać nasze postulaty. No to bardzo chętnie spędzimy te święta w domach, tak? Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości. Jesteśmy tutaj. No zaczynamy się przede wszystkim psychicznie przygotowywać do tego tutaj. No ale tutaj znowu wielki ukłon dla wszystkich tutaj i warszawiaków i spoza Warszawy i dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy tutaj nam pomagają i tutaj bardzo chciałabym wszystkim tym ludziom podziękować, bo naprawdę są wielcy i pomagają nam bardzo i ja jestem naprawdę bardzo mile zaskoczona i w szoku. Bardzo miłe jest to też, że no dostajemy takie poparcie psychiczne, tak, że no przychodzą ludzie, wspierają nas tutaj psychicznie, mówią, żebyśmy się trzymali, żebyśmy się nie poddawali. Także no to też jest miłe, że ktoś tam trzyma za nas kciuki i wspiera nas i przychodzi tutaj nas też wesprzeć i osobowo, i duchowo, i właśnie poprzez tam jakąś paczkę z jedzeniem, czy czymkolwiek, a chociażby nawet i żeby porozmawiać tutaj z nami. Naprawdę tyle życzliwości, jakie tutaj nas spotkało. Naprawdę wielki ukłon w kierunku tych wszystkich ludzi. Czy chciałabyś coś jeszcze przekazać szczególnego tym wszystkim opiekunom osób niepełnosprawnych, które będą ewentualnie słuchać naszej rozmowy? Tak, no chciałabym przekazać, żeby się też nie poddawali tam, że
jak chcą jakieś rzetelne informacje, prawdziwe informacje, no to tylko od nas tutaj na miejscu, czy właśnie poprzez to, co robisz, tak? No bo no tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, gdzie indziej, no niestety niekoniecznie zawsze to jest, albo nie ma po prostu nic. No i jeszcze raz apeluję do wykluczonych opiekunów, ci, co mogą, żeby tutaj przyjechali i nas wsparli tutaj również, no bo no niektórzy są już tutaj 3 tygodnie, tak? Chcieliby chociaż no, na chwilkę zajrzeć do domu na przykład, no ale w to miejsce tutaj ktoś też musi musi zostać, jakaś wymiana musi być. No i to w zasadzie wszystko. No, dziękuję Ci w takim razie, Danusiu, za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze rozmawiali. Ja Ci bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Trzymajcie się tam w ciepło przede wszystkim, żebyście nie pozamarzali w nocy. Do usłyszenia i dziękuję. Ściskam Was wszystkich i dziękuję tutaj w imieniu wszystkich. Do usłyszenia.